Mieszkam sama w domu, a to jak przyjdę tutaj, to jestem bardzo szczęśliwa. Jestem całkiem sama. Tu znalazłam swój dom, swoje miejsce i tu są naprawdę ludzie o dużym i gołębim sercu. Bardzo dobrze jest, ładnie, przyjemnie, personel jest grzeczny, pomagają, jak trzeba ciśnienie zmierzyć czy coś. Pani Aldona nam robi wycieczki, do kina nas zabiera. Teraz jak widać jest czuć przede wszystkim, jest o wiele cieplej. No jakość tych wszystkich naszych wyposażeń, ona się również zdecydowanie zmieniła, także różnica jest istotna. Do tej pory wszystko było finansowane z budżetu miasta, dzisiaj dzięki temu programowi mamy duży zastrzyk gotówki z budżetu państwa, to jest to około 300 tysięcy złotych właśnie na to miejsce, a tylko 85 tysięcy pochodzi z budżetu miasta. Oczywiście jest to koszt adaptacji budynku, natomiast jego utrzymanie już w większości pokrywa miasto. Jest to ponad 160 tysięcy złotych rocznie, a 120 tysięcy jest właśnie po stronie jakby budżetu państwa.